Serdecznie witam wszystkich. Dziś troszeczkę był falstart na nagrywaniu, bo już tu jest wszystko zamieszane. Dziś mamy na karmę warzywa, burak, marchewka króluje. Do tego jest dołożone seler, pietruszka, czosnek, łyżka taka stałowa octu jabłkowego i łyżka oleju. Już tak powiedzmy, już to zamieszałem, już jest ziołami, to wszystko już jest zamieszane. Pokażę, jak ta karma wygląda. Ona jest taka jak powinna być, taka pulchna. Nieraz jest tak, że ta karma, nie można jej po prostu za długo przetrzymać. No i tak, żeby to trzeba wyczuć taki moment, w którym ta karma jest na tyle wilgotna, że to wszystko ładnie przenosi. Jak widać, jak ładnie to ziarno jest obklejone. No i też można zobaczyć, no teraz może troszeczkę to zamazuje ten obraz tej karmy, no przez to, że te warzywa, ta czerwień z buraka jest mocna i tak troszeczkę, ale w większości karma już taka już jest lżejsza. No i tak jak kiedyś wspominałem, przy pierzeniu ja używam dużo konopi. Już nie grochów, ale właśnie konopi. Konopia bardzo szybko się trawi i te gołębie mają takie dużo więcej tego białka. Jednak to białko przy pierzeniu, bo wbrew pozorom, jak niektórzy takie stereotypy mają, że o, bo to trzeba tłustego. Tłuste jest potrzebne, bo to musi być ta wchłanialność tak samo odpowiednia, ale najważniejsze to właśnie jest białko. Głównym budulcem pióra jest białko. Jak spierzymy teraz te gołębie, spierzymy, no to takie one będą w przyszłym roku. Dlatego ja uważam, że białko, no i ogólnie tak samo, jak widać, przez cały sezon to dostawały takie bardziej takiego zielonego, pokrzywe różne rzeczy. To teraz już jak jesień przychodzi, no to powiedzmy te skarby z ogródka idą na karmę do gołębi. I dodatkowo, tak jak wspominałem, zioła. Tu jest powiedzmy 6 litrów, powiedzmy 6 kubków takich podolwidzie ziarna, karmy. I do tego jest zasypane łyżka stołowa ziół na kilogram karmy. No powiedzmy 6 łyżek, tak te zioła wyglądają, ładnie pachnie, kręci w nosie od razu. To jest papryczka chili, ostropes, imbir, cynamon, oregano. To jest taka kompozycja ziół, która fajnie to wpływa ogólnie na zdrowotność u gołębi. Ja tak gołębie wychowuję. I tak jak pokazywałem te młode, zaraz je też pokażę, ale żeby pokazać tą karmę, ona nie jest już taka mocną karmą, ale jest karmą taką, moim zdaniem, taką właściwą. No jest dość sporo tego słonecznika. Akurat taki kolega mi przywiózł z Rzeszowa worek słonecznika, fajny, ładny, taki czyściutra, czy czysty tego, podobno bez oprysków, z tego co ten kolega mówił, słonecznik. I no i zboże od rolnika, takie, tak jak widać, jęczmień. O, coś się stało. Nic, może się nic nie stało. Jastrząb już bije jak opętany. Także trzeba uważać, bo nigdy nie wiadomo. Tutaj ostatnio mi zabrał na oczach takiego młodego grochowego. Samica uderzyła na dach, zabrała go. Ja byłem przy tym, no to odgoniłem, no ale co z tego, że młody na drugi dzień zdechł, był już przebity, już nic z niego. Także to już ataki jastrzębi się już coraz bardziej nasilają. Jak widać, spod spodu jeszcze takie dość wilgotne jest. No i to trzeba taki wyczuć taki moment, gdzie jeszcze ta karma jest nie mokra,
ale wilgotna, że utrzymuje, tak jak widać, jak to każde ziarno jest oklejone tym i tymi ziołami i tym miąższem, bo ja to robię wszystko w sokowirówce i tym miąższem po sokowirówce ja to daję, zalewam tym sokiem, dodaję łyżkę octu jabłkowego, łyżkę oliwek z oliwy i mieszam to. Mieszam to po prostu razem i dodaję ten miąższ, to wszystko ładnie, ten sok, to wszystko przenosi, tak jak widać, ładnie przenosi, to oklejone jest, każde ziarno jest oklejone tym właśnie, tymi warzywami. To jest samo zdrowie, które możemy właśnie teraz jesienią, całą zimę, później jeszcze no już powiem, już na dniach, pójdę ukopać jeszcze chrzanu. Chrzan do tego pójdzie, do tego do środka, do tego chrzan. Bardzo fajnie to udrożnia drogi oddechowe. Bardzo fajnie gołębie po tym, jak wszyscy co. Tylko, że tak jak wspominałem, to jest tylko i wyłącznie profilaktyka. Muszą być gołębie zdrowe i tymi sposobami możemy o nie zadbać. O, mucha przyleciała. Co ty? Ja jest tak nawet w późnym. Teraz jesienią, ale jak widać, ta karma jest ładna. Mnie akurat podoba się gołębie, to fajnie wyjadają. Nawet jak w karniku zostaną ten miąższ, to powydziubują, to fajnie. Gołębie lubią to wydziubywać, miąższ, buraczka czerwonego, marchewkę. Ja mówię, marchewka, burak czerwony króluje w tej mieszance tych warzyw plus zioła. Fajnie to wpływa prozdrowotnie. Ja raz w roku zamawiam zioła, o powiedzmy w granicach pod koniec listopada. Ja to zamawiam pod koniec listopada, to dobrze trzeba zamieszać. Pod koniec listopada 5 kilo ziół, które mi służy na przez cały rok. No i tak rok w rok te same zioła są zamawiane. I na tym gołębie nie jest to koszt niesamowity, jak wielki, to nie wiem, koło 120, teraz pojawiły się takie zioła, już takie już powiedzmy ekologiczne, no to około 200 zł kosztuje taka paka 5 ziół, 5, 5, nie 7, 7 chyba ziół jest, bo jest oregano, ostropest, cynamon, imbir, papryczka chili, czosnek mielony i co tam jeszcze było? Coś było jeszcze siódmego. Czegoś pewnie zapomniałem, ale 7 ziół w 5, to jest paczki są, cały zestaw ma 5 kg, to się fajnie, ładnie miesza razem i tak jak mówię, no, mnie to wystarcza na cały rok, zwłaszcza teraz w tym okresie takim przejściowym, jesień, zima, bardzo fajnie tego gołębiom to podawać. Tak jak widać, karma taka fajna tego, jeszcze tam na pewno pod spodem jest bardziej wilgotna, to muszę to przemieszać. Teraz pokażę jeszcze te młodziaczki, jak one się zaklimatyzowały tutaj na tym gołębniku, one są drugi dzień, one są tak, nawet powiedzmy, że tak lepiej, a jeszcze pokażę te zioła, pachnie, później będzie wam pachnieć w tym gołębniku. Ja te lubię zapach tych ziół. No, widać tak, jeszcze jest. Jeszcze chwilę zostało tych ziół. Teraz ja to daję 2 razy w tygodniu. Dobrze trzeba zamykać. Pamiętać, żeby zamykać dobrze. Ja zazwyczaj to odsypuję sobie do mniejszego. A teraz, jak już na samym dnie, no to już z wiadra odsypuję do mniejszego pojemnika, żeby to nie wietrzało, bo no to zioła zwietrzałe to. Tak, żeby i wilgoci nie łapało i żeby nie otwierać, by nie, nie żeby tego świeżego powietrza nie, cały czas nie tego, no to odsypać sobie do mniejszego takiego pojemnika i później po prostu taka jako posypkę na tą karmę. Ja pokażę te młodziaczki, jak one, nie wiem, czy one są częściowo może na jej wojlerze, ale tutaj, jak widać, trochę jeszcze takie trochę dzikuski są. One są tutaj z tymi tiplerami angielskimi. Przedtem nie wiem, co się wydarzyło, bo strasznie mi to zamazywało ten obraz, ale
No, jeszcze, no już coraz więcej zajmują. Tutaj najmniejszy młody jest taki. Nie powyjadały. Wczoraj zostało karmy. Taki, widzę, że dużo kukurydzy. Daje, one są teraz na wieczorem, jak już, już nic nie daje, to daje im właśnie tą karmę lekkostrawną. Już bezpośrednio z worka lekkostrawna idzie. No bo te młodziaczki, niektóre to są jeszcze, tutaj mamy takiego tipra z angielskich, no a tutaj widać jeszcze mech na głowie, to jeszcze takie malutkie, to tak samo takie mechate. Muszę zobaczyć, czy one są ładnie pojedzone, bo przy przekładaniu młodych to trzeba na nie zwrócić uwagę. I tu, no tu jest jedno, taka rdzawa samiczka z Kirowogradzkich, ale taki faniutki młodziaczek. No, trzeba no, zwrócić uwagę na samym początku. Na samym początku trzeba na nie zwrócić uwagę, żeby one wzięły się za jedzenie. Tutaj. Część już się ładnie nauczyła na wejlery wychodzić. Wiedzą, jak to się robi. Tutaj mamy, widzę, że zagłębiaki szukają jedzenia. To są karmniki sam zamówione, jeszcze nie dojechały. No i muszę troszeczkę się męczyć z przekładaniem tych karmników. Ale to też mi źle nie wyszło, no bo ja ogólnie u mnie gołębie są powiedzmy na pustym karniku. Nie ma tak, że jest pełno, akurat tutaj przy tych młodych wszystkie już są na bojlerze. Tutaj mamy tu, a tu jest kilka Budapesztów. Kilka Budapesztów. No i one tutaj z tego, reszta jest na bojlerze. Fajnie, dzisiaj taka fajna, słoneczna pogoda. Także gołębie profitują. Wczoraj było tak może gorzej, ale dzisiaj jest taka superowa pogoda. Także gołąbki. No i przede wszystkim już im się, no zaczęły się już tak zadomawiać dość fajnie. No jak widać, tutaj są dwa samce i samiczka. No i tutaj przeszły mi zagłębiaki, aby mi się udało je przegonić. Tutaj, bo kiedyś zapomniałem zasunąć za sobą drzwi i poprzechodziły mi do Budapesztu i przeleciały tutaj. No i tutaj się kłopotu narobiło. Przechodźcie tutaj, no, przechodź. A wy z powrotem tutaj. No. Ale to nie będzie takie proste. Tutaj, aj tak, chodźcie tutaj, chodźcie. No, idźcie tam do siebie. Mi jeszcze następne zagłębia przeleciał. No ale gołębie fajnie. Moim zdaniem te boksy są na tyle przestronne, że im wystarczająco. Akurat ten jest boks najwięcej, o 5 stanowisk większy. No i przestronny, i przede wszystkim, mimo że tych otworów nie jest tak zbyt wiele, bo tutaj mamy ten wylot, a światła jest wystarczająco fajny, taki widny gołębnik. I no ogólnie, moim zdaniem, gołębie będą się w nim fajnie czuły. Pokażę jeszcze je, jak są na zewnątrz. Za chwileczkę przemieszam to wszystko w tym wiaderku, żeby to było ładnie przemieszane. No i gołębie będą karmione. Wczoraj próbowałem im zrobić właśnie z tych kratek takie podesty na wysokości, właśnie na grytownik i na wodę. No ale za dużo tej elastyczności jeszcze jest na tym. Muszę sobie takie kątowniki dorobić, żeby, bo to fajne, pomysł fajny, ale wykonanie tak nie do końca. Trzeba dorobić właśnie po prostu takie dwa kątowniki, żeby usztywniło tą całą tam platformę. No i tutaj będzie woda i grytowniki postawione, żeby już po prostu na ziemi nie kurzyły. No to na tej wysokości będzie, no ale jak gołębie siadają, to jednak to się ugina. No i woda się wychlapuje. Także dziś będzie właśnie podziałane z tymi, żeby te podesty zrobić. Akurat jest tak, co one wody nie mają? Mają wodę. Dzisiaj akurat do wody mają probiotyk z cytryną. Ja na 10 litrów. 10 litrów wody daje pół cytryny i do tego probiotyk do wody. Ja mówię, dziś akurat probiotyk do wody.
No ale tak jak widać, funkcjonują fajnie, zaczęły już ten system dolnego wyjścia pod wojlery, też bardzo fajne, bo gołębie prosto zlatują na ziemię, wychodzą sobie na wojlery, fajnie to funkcjonuje. Tutaj mają, tak jak kiedyś wspominałem, te drzwi ażurowe, które raz, że powodują to, że ta dolna część, znaczy to wszystko tak powiedzmy było przemyślane, dolna część, żeby one się nie widziały między sobą, ale góra jest ażurowa, żeby raz, że była ta przestrzeń, ta wymiana powietrza była lepsza i, no i automatycznie jeden boks doświetla drugi boks. Także światła jest równomiernie rozłożone, są światła. Muszę później tego młodziaczki połapać, czy one pojedzone są, to jak widać, no te to jeszcze maluszki takie fajne. I żeby one piły. Żeby się nauczyły pić, muszę je przypilnować chwilkę, żeby one po prostu pojadły i nauczyły się przede wszystkim pić, bo nieraz te młode, jak są po przełożeniu, to mają problemy właśnie z odnalezieniem się. Także pierwsze dni, one są teraz już drugi dzień tutaj na tym gołębniku, żeby po prostu się odnalazły, żeby, no tak jak mówię, gołębie po przełożeniu takie właśnie, takie malutkie, on taki jeszcze mech na głowie ma, to jest taki z kirowogradzkich lętacz z rdzawych. Gdzieś tam była samiczka od niego z pary, o chyba u góry tam się ściśniły, tam u góry ona jest chyba. On też taki malutki gołąbek. One jeszcze powiedzmy, a gdzieś mi właśnie brakowało jednej szufladki, gdzieś tam mi została, to tam brakuje jednej szufladki. No ale ogólnie tak jak gołębie, spróbujemy im dać jeść i zobaczycie, jak one fajnie to wyjadają, właśnie tą karmę z tymi ziołami. Czy pauzuję, zamieszam ją w środku i wam pokażę, jak one to wyjadają. Gołębie już dostały jeść, jak widać. Jeszcze zostało zrobić takie podesty pod właśnie karmniki, bo jakby tam zerknął, to tam jest zboża cały worek. Muszę takie właśnie podstawki, no karmniki będą setki na 100 cm, gołębi 20, tak żeby się ładnie pomieściły, a niektóre tutaj, niektóre te zagłębiaki, te co są spierzone, też się błyszczą. To samiczka wyjdzie. Takie faniutkie są. Niektóre jeszcze mają główki rozpierzone. No te bliżej mnie to się boją podejść. To jest 75 karmnik. To jest taki jeszcze malutki karmnik. Musi być setka, tak jak przemierzyłem, żeby te gołębie się miały tak komfortowo do jedzenia. To 100-centymetrowy karmnik jest taki odpowiedni dla 20 gołębi. Tu akurat będzie 20 gołębi, nie więcej niż 20 gołębi. I, no i karmnik setka właśnie. Te tamte też z drugiej strony głodne. Muszę im tak nasypać. To też było tak z tym zamiarem, że te gołębie miały, te gołębie, żeby się nie widziały między sobą, ale mimo wszystko jak wylatują tam na górną półkę, na ten wylot, no to one się tam widzą między sobą. A niektóre to fajne, fajniutkie. Białe nosóweczki, ładne takie gołębie zdrowotne. I co ważne, no nie są długo tutaj te gołębie, ale nawet za bardzo ta wentylacja musi jednak dobrze spełniać swoją rolę, bo nie ma tego kurzu. No i przede wszystkim na ruszt robi swoją robotę, bo wszystko idzie w dół, nie podnosi się nic z dołu. Także funkcję spełnia dobrze ten gołębnik. No i rozwiązania, które były tutaj zastosowane, tak samo. Także wszystko jak na tą chwilę jest wszystko ok. Słoneczko ładnie świeci, gołębie wczoraj, przedwczoraj, dziś może będą kąpane. Ja tak jak mówię, no co 3 dni maksymalnie w momencie pierzenia gołębi powinny być gołębie kąpane. Zwłaszcza teraz jest fajna taka pora, w której słoneczko, gołębie się fajnie osuszą. Także bardzo, bardzo fajny ten okres, jeżeli by się taka utrzymywała pogoda, no to by była fajna taka polska złota jesień.
No, te gołąbki tutaj, one nie wiem, pewnie już na zewnątrz tam za wiele już nie ma bojlera, bo zatem jest zbyt duże słońce. Jak jest ustawienie południowe, to pod bojlerem te siatki muszę jeszcze coś tam zrobić, żeby widoczność poprawić przez siatki, bo jednak siatka, niby to oczko jest 19 na 19, ale jednak zamazuje te gołębie, tak się powiedzmy, no nie są tak ładnie widoczne. Będzie malowana siatka na czarną farbą. Zobaczcie, jak się poprawi ostrość obrazu przez siatki przy pomalowaniu na czarno. Jest też taki fajny patent, gdzie te gołębie, no ładnie je widać, nawet jak tego, to nie zamazuje tego obrazu. Także pozdrawiam wszystkich. Jak zwykle zapraszam na kolejne filmy. Będą teraz właśnie kilka takich filmów z tym właśnie z takiej profilaktyki codziennej u gołębi. A jak powiedzmy to jak u mnie, no i jak to funkcjonuje. Jak widać gołębie, no takie jak widać. Niektóre jeszcze rozpierzone, ale przede wszystkim no zdrowotność jest fajna. Te białe nosówki to jest taki oznaka dobrych, takich prawidłowych dróg oddechowych. To jest, no jak się pokazują już takie ciemne, szare nosówki, no to trzeba zwrócić na to uwagę, już jest tam jakiś problem z drogami oddechowymi. Ale w momencie, tak jak właśnie przy tych czarnych, ciemnych gołębiach, to widać ładne, że te nosówki są takie fajne, śnieżno-białe. Fajne te gołąbki. Tak. Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, do następnego, cześć.